Jak co roku Noc Muzeów w Suwałkach przyciągnęła wielu zwiedzających. Miejscowe placówki po raz szósty wpisały się na ogólnoeuropejską listę muzeów, które na jedną noc otwierają swoje podwoje. Dzięki temu każdy mógł za darmo zobaczyć wszystkie aktualnie dostępne ekspozycje. W Muzeum Okręgowym największym zainteresowaniem cieszyła się nowo otwarta wystawa Alfred Wieruszko-Balski – Życie i twórczość. Uwagę przyciągnęła też ekspozycja poświęcona Powstaniu Styczniowemu i zdjęcia Witolda Jurkiewicza. Muzeum Marii Konopnickiej to stała wystawa poświęcona poetce i ekspozycje poświęcone suwalczankom oraz recital Aleksandry Pełszyńskiej. Centrum Sztuki Współczesnej to oczywiście prace Andrzeja Strumiło i wystawa Rafała Olbińskiego. Dodatkową atrakcją dla zwiedzających była gra miejska Kryminalne Zagadki Suwałk, w której uczestnicy mogli wcielić się w rolę detektywów. No akurat ja jestem członkiem grupy GRH Garnizon Suwałki, która przy współpracy z Muzeum Okręgowym organizuje nocną grę Kryminalne Zagadki Suwałk. Akcja toczy się w okresie międzywojennym, w związku z tym mój mundur policjantki z okresu międzywojennego. Dosyć ciekawie zapowiadała się ta dzisiejsza gra miejska. Już uczestniczymy w tym 3 lata, także jest to dosyć ciekawy sposób na rozrywkę tego wieczoru, zamiast siedzieć przed komputerem, Facebookiem. Warto się rozerwać na mieście z kolegami i koleżanką. Ja jestem ze względu na to, że również zgadzam się z kolegami. Chciałam też poznać wiele ciekawych rzeczy. Postanowiłam tutaj przyjść, ponieważ zainteresowała mnie tematyka gry i chciałabym wygrać ten konkurs. Po raz pierwszy w Noc Muzeów włączyło się wojsko. Klub Wojskowy 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny przyciągały bronią i mundurem. Były wystawy ukazujące dzieje jednostek Suwalskiej Brygady Kawalerii, stała wystawa promująca dzieje oręża polskiego na Suwalszczyźnie i ekspozycja poświęcona związanym z regionem ludziom, którzy walczyli w obronie niepodległej Polski. Nieodłącznym elementem klubu wojskowego była też stała plenerowa wystawa ciężkiego sprzętu wojskowego. W prezentację ekspozycji aktywnie włączył się podpułkownik Waldemar Siedlecki, dowódca 14 Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach, a najwięcej radości ze zwiedzania mieli najmłodsi. Po raz pierwszy bierzemy udział w Nocy Muzeów, aczkolwiek od razu chciałbym powiedzieć, że to jest klub wojskowy, a nie muzeum. Aczkolwiek to jest otwarte i jest pokazane i jest możliwość tego zwiedzenia, aczkolwiek zwiedzać można tylko w godzinach pracy jednostki wojskowej, czyli od poniedziałku do czwartku od 8 do 14.30 i w piątek od 8 do 12. Sobota, niedziela niestety, ale to jest pozamykane, tak jak my nie pracujemy, tak samo i ten klub jest nieczynny. Suwałki, jak to się mówi, wojskiem stałe, mamy bogate tradycje i takim właśnie naszym jest celem głównym, to jest pokazanie historii i tradycji żołnierzy Suwalszczyzny. A oprócz tego przy okazji wyeksponowanie sprzętu, który służył nie tylko właśnie dla tych jednostek okresu II Rzeczypospolitej, ale cała gama właśnie sprzętu, uzbrojenia po tym okresie II wojny światowej. Mi się najbardziej podoba właśnie te pojazdy wojskowe, że jest bardzo dużo broni i że można się dużo dowiedzieć o wszystkich rodzajach broni. A mi się najbardziej podobają różne rodzaje karabinów. A ty co widziałeś? Mi się podobają noże te.